wieczór autorski. Sam im naprzeciw, a oni są w grupach, odjęci z płócian pięknie starodawnych. Tu ujrzysz przestrach siedmiu uczniów tulpa, tam zimne twarze z lazerunków goi. Ręce, te dłonie powiązał Leonardo i one zbiegły i tutaj opadły. Sam im naprzeciw, tak stoisz półniemy, na widok wieków, którym musisz sprostać swym bladym ciałem, odsłoniętym nagle obrazem grzechu, mizernym jak wdowa, błyskiem zachwytu, który nim cię przeszył, już był pokarmem twojej córki śmierci. Sam im naprzeciw, jak naprzeciw lasu zbawczego Daniel z parującą sierścią, zbieg obleczony w odór i zmęczenie, zwierzę w ucieczce z góry przesądzonej. Czy ci udzielą cienia swoich liści oni, rosnący pokoleń słojami? Sam im naprzeciw, masz dwie dłonie, papier wygotowany w mechanicznych kotłach, w których kotłował kij grabarza książek, papier i pióro, źrenice i wargi, wszystko to z wody, piołunu i octu, wszystko to z lasu dawno zbutwiałego. Sam im naprzeciw, czaisz się, poważasz na gest ptasznika, który przybył wiosną do szkolnej sali, ruchomej od słońca, zdumionych oczu, bzu woni za okna, a ty się ważysz, rozchylasz zasłony, w których usnęło skrzydło nietoperza.